sezon PKO Bank Polski Ekstraklasa. Od 19 lipca w Kanal Plus Sport 3 i serwisie Kanal Plus Online. Codziennie rób przynajmniej jeden krok w kierunku swojego celu, mawiał niegdyś legendarny mistrz sportu walki Bruce Lee. Sztuk walk dziś nie przewidujemy, ale dobrą sztukę żużlową z chęcią zobaczymy, bo choć goście bez swojego lidera, to jednak ciężar gatunkowy dla gospodarzy przeolbrzymi. Zielona Góra chce zrobić jeden, jedyny krok do zrealizowania celu. Co na to osłabiony Toruń? Po raz 114 w historii. Falubas Zielona Góra kontra Apator Toruń ze stadionu przy Wrocławskiej w Zielonej Górze. Witają pięknie Piotr Siderski i Maciej Noskowicz. Dzień dobry i zapraszamy w to piękne, słoneczne, sierpniowe popołudnie na, miejmy nadzieję, ciekawe zawody, mimo że tak jak wspominaliśmy, goście z Grodu Kopernika bez swojej strzały, bez swojego żądła. Popatrzmy, druga gonitwa, Zielona Góra, Toruń, taśma w górę, kto najlepiej, Lewandowski moment startowy ma chyba idealny, no i proszę, nieoczekiwanie, Antoni Kawczyński, dwóch zawodników Apatora, nieoczekiwanie na dwóch pierwszych miejscach, Sadurski został, Churysz próbuje wszystko w kontakcie, ale po pierwszym okrążeniu anioły z Torunia na dwóch pierwszych miejscach uciszają kilkanaście tysięcy zielonogórskich gardeł, którzy kibice zielonogórscy pewnie oczekiwali tego, że to Falubas będzie rozdawał karty w tym wyścigu młodzieżowym, a tymczasem Lewandowski i Kawczyński, a dokładnie Kawczyński i Lewandowski na dwóch pierwszych miejscach, Sadurski nie liczy się zupełnie, co jest pewnie niespodzianką, no i Churysz, który ma tak znakomite statystyki, jeśli chodzi o wyścigi młodzieżowe, ale na okrążenie przed końcem Torunianie jadą już chyba pewnie na dwóch pierwszych miejscach. Lewandowski jeszcze się obejrzał, Churysz jest za nim, ale nie ma sposobu na to, aby objechać tutaj juniora Apatora Toruń. No i proszę, po wygranej 4-2 w tym wyścigu młodzieżowym, mimo że naciskał Churysz do samego końca, to jednak Lewandowski jest drugi. Antoni Kawczyński sprawia olbrzymiego psikusa i za chwilę piąty wyścig. W którą stronę ustawienia w jednej i drugiej drużynie poszły, okaże się za kilka wyścigów. Taśma poszła w górę, kto najlepiej, świetnie Anders Rowe, świetnie także Paweł Przedpełski. Goście na dwóch pierwszych miejscach, po szerokiej próbuje Janek Wiech, jest szybki i wyprzedza za jednym razem jednego i drugiego, chociaż pojechał szeroko. Czy wyda mu ten łuk? Tak się zanosi, bo jest pierwszy. Czech Barwach, Falubasu, Zielona Góra na pierwszej pozycji. Rowe trzeci, Przedpełski już nie tak szybki chyba na drugim miejscu, ale Przemysław Pawlicki na ostatniej pozycji próbuje teraz zrobić wszystko, aby dogonić 22-letniego Brytyjczyka w barwach Apatora Toruń, jak na razie jednak na remis. Remis, który pozwoli utrzymać prowadzenie toruńskim aniołom. Okrążenie do końca już spokojną, pewną przewagę zbudował Janek Wiech, a Przemysław Pawlicki, co teraz Państwo widzą, nie dokończy tego wyścigu z uwagi na problemy sprzętowe. Słaby Pawlicki, Torunianie będą mieli remis, który zagwarantuje im utrzymanie czteropunktowego prowadzenia, chociaż z ich perspektywy, perspektywy toruńskiej, mogło być znacznie lepiej, bo ten moment startowy, ten dojazd do pierwszego łuku był naprawdę niezły w wykonaniu i Przedpełskiego, i także Andersa Rowe. 114 mecz w historii obu drużyn. Jak na razie na remis nam się to wszystko układa. Ósmy wyścig, trzecia seria. Już gotowa cała czwórka. Zobaczymy, co z tego galimatiasu wyniknie. Pawlicki, Churysz kontra Rowe i Przedpełski. Taśma w górę, za kilka chwil pójdzie. I kto najlepiej? Czyżby znów Pawlicki wystrzelił znakomicie? Przedpełski jednak tą szeroką ścieżką. Kto się tutaj zawinie z pierwszego łuku? Przedpełski przed Pawlickim, Churysz po szerokiej wyprzedzony przez Rowe, ale tylko na chwilę stracił na momenty płynność jazdy. Churysz i już go wyprzedza Anders Rowe o pierwsze miejsce. Cudownie walczą Przedpełski z Pawlickim. Lepszy Paweł Przedpełski, ale Pawlicki dosłownie centymetry za Pawłem z Torunia. Paweł z Torunia i Piotr z Leszna, który reprezentuje Zieloną Górę. Walka łokieć w łokieć, można powiedzieć, chociaż teraz Przedpełski chyba trochę za szeroko, ale on wie, co robi. Dziś czuje ten tor w Zielonej Górze znakomicie na okrążenie przed końcem, przed Pawlickim, który pojechał bardzo szeroko i jeszcze ciekawie również w walce o trzecie miejsce między Rowe a Churyszem. 4-2 dla Apatora Toruń. Czy tak zostanie? Czy żużlowcy jeszcze są w stanie zmienić cokolwiek? Chyba nie. Zaczynają zatem Torunianie od wygranej, która pozwala
podopiecznym Piotra Barona po raz kolejny wyjść na prowadzenie. Apator Toruń w grze. To jest ważny moment tego meczu. Czy Apator odskoczy, czy Falubas będzie doganiał? Jak na razie minimalnie, ale jednak na korzyść Apatora. 25-23. Popatrzmy, powinno się dziać. Ruszamy, kto najlepiej na dojeździe. Torunianie Dudek razem z Lambertem po szerokiej szaleje. Rasmus Jensen został, Hampel, ale wyprzedza już teraz Dudka. Zielonogórzanie biorą się za Lamberta. Lambert na prowadzeniu, ależ ciasno przy wyjściu z drugiego łuku. Remis jak na razie. Lambo jest mega szybki, ale za Brytyjczykiem. No właśnie kto? Czy Hampel, czy Jensen? A za plecami mają Dudka, który dziś może nie ma jakichś mega wysokich lotów, ale to przecież Dudek, który znajczuje ten zielonogórski tor, jak mało kto. Dwa okrążenia za nami. Lambert idealnie wybiera ścieżkę. Teraz sobie chyba przeszkadzają zielonogórzanie, bo Hampel bardzo mocno wjechał Jensenowi. Jensen prawie stracił trzecie miejsce na rzecz Dudka, który tylko czeka na błąd Dulczyka w barwach Falubasu Zielona Góra, a więc czyżby remis. Hampel dokonuje cudów na swoim motocyklu, ale prawdopodobnie to będzie jednak wygrana Roberta Lamberta, chociaż ostatni desperacki atak Napoleona z Zielonej Góry nie przynosi jednak skutków, a więc w wyścigu gigantów tym największym fachowcem, tym największym gigantem Robert Lambert. No tak, poszukujący Przemysław, poszukujący Falubas swego szczęścia, bo wciąż Apator na prowadzeniu, ale Apator także szuka pewnie tego, aby jeszcze mocniej podjechać i odjechać zielonogórskiej ekipie. Co się wydarzy? 10. wyścig dnia. Ruszamy tym razem. Przemysław Pawlicki idealnie spod taśmy startowej. Lampard po szerokiej. Ta duża daje tutaj prędkość, daje tutaj tego czegoś, co szukają żużlowcy. I Przemysław Pawlicki na prowadzeniu, ale Lampard teraz z tego drugiego chce wyjść na pierwszą pozycję. Jedzie szeroko Przemysław Pawlicki na pierwszej pozycji. Kwiech jest trzecim, minął Lewandowskiego. Chce to samo zrobić z Lampartem. Falubas na prowadzeniu 4-2, ale Kwiech nie chce tego tak zostawić. Będzie naciskał Lamparta, który jest szybki. Dwa okrążenia za nami. Cała trójka w kontakcie. I Pawlicki, i Lampart, i Jan Kwiech teraz z problemami sprzętowymi. Defekt i olbrzymi pech czeka w barwach Falubasu Zielona Góra. Mieli zielonogórzanie prowadzenie 4-2, a teraz muszą pewnie drżeć, aby był tylko remis, który wciąż pozwoli Apatorowi Toruń na utrzymanie prowadzenia. Pawlicki wygrywa dzięki temu, że świetnie wystrzelił ze startu za jego plecami Lampard, trzeci Lewandowski, pech Jana Kwiecha. Pech Falubazu, pech gospodarzy, którzy zaczynają czuć tutaj bardzo mocne bicie serca. Lambert i Kawczyński kontra Sadurski i Przemysław Pawlicki. Plus 6 dla toruńskiego Apatora. Czy anioły, czy myszy? Kto zgarnie pełną pulę w 12 wyścigu? Świetnie tym razem Sadurski i Pawlicki. Został Lambert. Niespodziewanie, czyżby Zielona Góra wyszła na podwójne prowadzenie. Na to się zanosi. Lambert trzeci będzie atakował, będzie podgryzał, będzie robił wszystko, żeby przedzielić tę parę z Zielonej Góry. Ale oni na dwóch pierwszych miejscach. Sadurski i Pawlicki mają 5-1. Lambert, co jest zaskoczeniem, teraz męczy się na tym trzecim miejscu, ale co zrobi Brytyjczyk, uczestnik Grand Prix? Czuje oddech na plecach Sadurski. Bez wątpienia Lamberta. Dwa okrążenia za nami, a on będzie dwoił się i troił. Będzie robił wszystko, aby choćby przedzielić tę parę Falubasu Zielona Góra. Pawlicki na prowadzeniu. Sadurski jedzie na tej drugiej pozycji, ale Lambert dosłownie milimetry za juniorem Falubasu Zielona Góra. Ostatnie okrążenie. Lambert teraz pewnie będzie bliziutko do samego końca. Jakiś desperat atak. I co? Czy Sadurski, czy Lambert? Sadurski pojechał szeroko. Lambert teraz wchodzi pod kredę, pod lewy łokieć Sadurskiemu. Wyprzedza na ostatnich metrach. To jest Lambert. Falubas wygrywa, ale tylko 4-2 z ich perspektywy. To jest jednak, no, porażka, można powiedzieć. 4 punkty przewagi gości z Grodu Kopernika. Kto najlepiej się okaże za chwilę? Niezły start w niebieskim kasku Rasmusa Jensena po szerokiej. Piotr Pawlicki chyba dołączy do niego i chyba Falubas wyjdzie na podwójne prowadzenie. 5-1, na to się zanosi, ale proszę zwrócić uwagę, że Lampard jest bardzo blisko tej zielonogórskiej pary. Bardzo bliziutko, można powiedzieć, że będzie teraz się napędzał po tym pasie, który daje prędkość, daje skrzydła.
Kuba jedzie teraz dosłownie za plecami Rasmusa Jessena, kilka metrów za nim. Dwa okrążenia za nami, jednak gospodarze na podwójnym prowadzeniu. Pawlicki i Rasmus Jessen, Lampard trzeci, nie traci zbyt wiele, ale jest na trzeciej pozycji. Teraz chyba odskoczyli trochę zielonogórzanie od Lamparda. Za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie. Jeżeli tak to się zakończy, Falubas doprowadzi przed wyścigami nominowanymi do remisu w dzisiejszym spotkaniu. Ależ mamy kapitalną dla losów PG Ekstraligi sytuację. To jest coś niemożliwego, jak losy tej ligi nam się układają. Ten dzisiejszy mecz, on może nie jest emocjonujący z punktu widzenia mijanek, z punktu widzenia poszczególnych wyścigów, ale cała sceneria, cały scenariusz w ogóle, no jakby napisał żużlowy Hitchcock. 39-39 od kredy, Dudek żółty, Jensen czerwony, Lampard biały, Przemysław Pawlicki niebieski. 39-39, kto najlepiej na dojeździe? Dudek chyba tak, ale dwójka zawodników Falubazu wychodzi na dwa pierwsze miejsca, mimo że wydawało się, że Dudek miał ten start dobry, to jednak Jensen z Pawlickim ku uciesze miejscowych, chociaż teraz Dudek przechodzi przez Pawlickiego, ale tylko na chwilę. Pawlicki przy kredzie, Dudek walczy jak lewy z Pawlickim, ostatecznie jest przed kapitanem Falubazu Zielona Góra, ale Jensen na pierwszej pozycji. Ileż ma ognia Patryk Dudek, ileż ma tej werwy i teraz wyprzedza Jensena, ależ historia. Jensen chce mu oddać, ale to jednak Patryk Dudek na pierwszym miejscu, ależ niesamowita sytuacja, gdzie mieli zielonogórzanie dwa pierwsze miejsca. Patryk Dudek, człowiek z Zielonej Góry, teraz ucisza zielonogórską publiczność prawdopodobnie, bo teraz Jensen jeszcze próbuje zawalczyć, Lampard także z Pawlickim o trzecią pozycję, ostatnie metry tego 14 wyścigu. Patryk Dudek jest wielki, Patryk Dudek jak przez slalomowe tyczki przejechał, wyprzedził jednego i drugiego i sprawia, że przed ostatnim wyścigiem nic, dosłownie nic nie jest jasne. Taśma w górę, za chwilę kilka, kto najlepiej, równiutko, prawie wszyscy w niebieskim, jednak Pawlicki i próbuje do niego dołączyć Hampel, tylko na moment wyprzedza go Lambert, 4-2 dla Falubazu. Hampel jednak walczy jak lew z Lambertem przed Pełski na ostatniej pozycji. Falubas na prowadzeniu 4-2 po pierwszym okrążeniu, ależ historia. Hampel, czy bronić się przed Pełskim, czy atakować Lamberta, ależ wyścig. 15, Pawlicki na prowadzeniu, Lambert jest drugi, ale to jest minimalne prowadzenie przed Hampelem. Dwa okrążenia za nami, 4-2 dla zielonogórskiego Falubazu. Na ten moment zanosi się, że Zielona Góra, teraz Lambert stracił płynność. Hampel jest dosłownie tuż za Brytyjczykiem. Ostatnie okrążenie, za chwilę się rozpocznie. Hampel dokonuje cudów na swoim motocyklu, aby wyprzedzić Lamberta. Lambert jest drugi cały czas. Hampel utrzymuje trzecie miejsce. Zielona Góra, jeżeli tak to się zakończy, utrzyma się w PG Ekstralidze, przed Pełski przeprowadza ostatni jakiś desperacki atak. Zielona Góra, Toruń, 4-2 i 46-44. Jak wielkie ów musiało teraz nastąpić w całej Zielonej Górze. Dziękujemy za komentarz, że byliście Państwo z nami. Falubas, Apator, 46-44. Kapitalne emocje, nie tylko ze względu na kontekst tego meczu, ale również tego, co się działo i dziać będzie w całej PG Ekstralidze. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami, a dziękuję. Piotr Świderski, dziękuję. I Maciej Noskowicz. Jeżeli nie pokażemy charakteru tej drużyny, to tego nam nikt nie wybaczy. Nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Od 19 lipca w Canal Plus Sport 3 i serwisie Canal Plus Online.